Rozległy teren. Natomiast jeśli mówimy o samych nagrobkach, to te hebrajskie inskrypcje na nagrobkach są w większości nieczytelne, spowodowane pozostałe warunkami atmosferycznymi. A w tej chwili, jak widać, niestety wiele z tych nagrobków jest bardzo, bardzo zaniedbanych. Mekwa, budynek dawnej rytualnej łaźni żydowskiej, mieszczący się u zbiegu ulic Szkolnej i Długiej. Jest to niewielki murowany, parterowy budynek, wybudowany na planie czworoboku ze ściętym narożnikiem i przykrytym spadowym dachem. Obiekt ten został zniesiony w 1835 roku przez Schlauma Reisman. Po II wojnie światowej Mekwa była wykorzystywana jako młyn. Dziś budynek jest opuszczony, a w jej pobliżu znajduje się studnia
zamontowanym oknem. Wrocławska synagoga została wybudowana w miejscu, w którym dawniej stała gospoda pod Białym Bocianem. Budynek oddano w 1829 roku, ale gmina żydowska dynamicznie się rozrastała, dlatego już w 1872 roku otwarto nową synagogę przy dzisiejszej ulicy Łąkowej. Jednak ta synagoga została wysadzona podczas wydarzeń Nocy Kryształowej 9 listopada 1938 roku. Synagoga pod Białym Bocianem uniknęła spalenia. Przez blisko 20 lat po wojnie należała do Żydów osiadłych w stolicy Dolnego Śląska. Komunistyczne władze zamknęły ją w latach 60. pod pretekstem złego stanu budynku. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat gmachem zarządzały różne instytucje, które nie dbały o jego stan. Zrujnowaną synagogę wrocławscy Żydzi odzyskali w 1996 roku. Gruntowny remont budynku trwał kolejne kilkanaście lat, a uroczysta ceremonia otwarcia odbyła się w 2010 roku. Dziś synagoga pod Białym Bocianem to centrum wydarzeń organizowanych przez społeczność wrocławskich Żydów. To także klasycystyczny zabytek i sala widowiskowa. W przylegającym do synagogi pod Białym Bocianem budynku z 1902 roku znajduje się tak zwana mała synagoga, szul, sala modlitewna, która na co dzień służy członkom wrocławskiej gminy żydowskiej. Od zewnętrznej strony budynku podziwiać można witraże autorstwa wrocławskiej artystki Miry Żelechower-Aleksiun. W piwnicach synagogi dziś znajdują się pomieszczenia Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej Fundacji Bente Kahan. To miejsce stałej, multimedialnej wystawy Nieukończone Życia, które opowiada o losach żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej w czasie II wojny światowej. W 2018 roku zakończono również renowację zabytkowej mykwy, rytualnej łaźni znajdującej się przy synagodze. Mykwa służyła Żydom z Breslau i Wrocławia od początku XX wieku aż do 1968 roku, z przerwą na lata wojenne. Dziś służy zarówno jako łaźnia rytualna, jak i jest otwartą przestrzenią, w której odbywają się różne wydarzenia. Serowej, owi świgilowo.
Ovoje doci se robil, o mechom. Ovoje doci se robil, o mechom. Se komel berotoin. Puse il rotoin, domine tuomi. Avoe doci se robe l'homme co, avoe doci se robe veil, ame veie co. Vese veche zeino, eine veino, beshu. Zion berachamim vetzev mechezeinam einenu beshuv echal zion Vesechezeno eneyeno, beshuvecha. Let's see.